Witam, w takim krótkim materiale wideo na pewno, taki film quick tip. Pokażę wam jak grać z MP3 na iPhone'a. Wiem, pisałem w społeczności, że nie będzie filmu jak grać z MP3, ale stwierdziłem, że to trzeba pokazać, bo to komuś się może przydać. Nie, ja polecam używać innego programu do muzyki. Nie używajcie iTunesa, chyba że macie kupioną muzykę z iTunes Store, to wtedy musicie użyć sobie iTunesa. A jeżeli chcesz sobie MP3 wgrać jakąś, nie wiem, z YouTube'a, z wrzuty, z jakąś inną, którą masz z płyt CD pozgrywanej na przykład i nie chcesz tego iTunesa, tak jak ja, bo ja nie przypadam za iTunesem, to używajcie sobie FreeTunes. Robiłem film o tym oprogramowaniu, także wam linka dam w karcie. Ten film na temat tego programu, który był nagrywany, taki pełny, był nagrywany prawie nieco ponad rok temu, może półtora roku temu, ale ten program się niewiele zmienił, praktycznie wcale. Więc antywirus, interfejs jest aktualny. Więc teraz podłączamy iPhone'a do komputera. O, przepraszam za stukoty, ale kabel brałem do dłoni. O, wykryło jest... No jak zwykle, o, łokietnik się zadesił, kabel. Są za długie są te łokietniki. Dobra, jestem z powrotem. Jeżeli pierwszy raz podłączysz program FreeTunes do iPhone'a do tego programu, to zapytacie, czy zaufać, czy nie zaufać na telefonie. I musisz się zgodzić, bo inaczej nie wejdziesz, nie? Teraz wchodzimy do zakładki Music. O, i tu klikamy Import. Ale nie. Najpierw sobie stwórzcie jakąś playlistę. Możecie, nie? Na przykład, nie wiem, skąpa. Proszę bardzo. I teraz do niej, do tej playlisty importujcie. Tu klikacie Import. I możecie sobie zaimportować folder bądź pliki. Ja wybieram pliki, czyli Select Files. I teraz wybieram sobie pliki. Przygotowałem już folder z No Copyright Sound, żeby nie mieć problemów. To importuję swoją muzykę. Ja pokażę wam to na przykładzie takiej muzyki, którą mogę odtworzyć na YouTube. Żeby mnie nikt nie zabił za prawo autorskie, nie? Więc zaznaczamy wszystkie pliki, klikamy otwórz. Pyk. Skopiowało do pamięci telefonu. I proszę bardzo, i co my z tymi utworami tu możemy zrobić? Możemy sobie odtworzyć bezpośrednio. Możemy sobie wyeksportować do komputera. Dodać do nowej playlisty. Tylko że u mnie ta opcja nie działa, nie wiadomo dlaczego. I usunąć z telefonu całkiem. I odświeżyć tutaj, nie? O. Dobra, no to byłoby tyle, jeśli chodzi o zgrywanie, to teraz pokażę wam jak działa takie odtwarzanie MP3-ek na telefonie. Także widzimy się na telefonie. Zamykamy FreeTunes, kabel możemy odpiąć od USB, bo on już jest niepotrzebny. Odpiąłem, żeby nie przeszkadzał. I widzimy się w telefonie. Za odtwarzanie MP3-ek odpowiada muzyka. Aplikacja muzyka. Ta, która służy do obsługi Apple Music. Nie ma osobnej aplikacji Apple Music i osobnej aplikacji do odtwarzania muzyki lokalnej, nie? Więc wybieramy to. Teraz szukamy zakładki biblioteka. I teraz mamy tak, biblioteka zawiera muzykę, którą kupiłeś w Apple's iTunes Store, bądź zgrałeś MP3 z kompa. I teraz my to mamy tak, dzielone na playlisty. Jak widzicie, tutaj mamy już
kupione, to będą utwory kupione właśnie w Apple iTunes Store. Z kompa to jest ta playlista, którą ja utworzyłem za pomocą Free Tools. I nową playlistę tu możemy stworzyć, nie? Dalej mamy wykonawcy, czyli utwory dzielone na wykonawcy, ale te dane utwory muszą mieć sobie tagi ID3, czyli informacje tekstowe, które informują odtwarzacz o tym, że to jest taki, jest wykonawca taki, taki, taki. To się nazywa tagowanie ID3. Albumy, podobnie możemy dzielić sobie na albumy i gatunki oraz pobrane z iTunes Store, nie? Kupione, ale no, kupione to będą, czekajcie, bo wejdę wam jeszcze raz w to. A w playlistach mamy kupione, tak, to tu mamy kupione, ale nie pobrane. A mogłaby być osobna zakładka kupione, nie? A tu mamy pobrane. Czyli po prostu albo zgrane przez USB, albo po prostu pobrane z iTunesa. No. No i takie odtwarzanie wygląda tak, że wybierasz sobie utwór. Tu do góry masz odtwarzanie wszystkiego. Pomieszaj, czyli odtwarzanie losowe. Jeśli chodzi o playlisty, jak wybierzesz sobie jakąś listę, nie? Podobnie jest w przypadku wykonawców. Też do góry mamy tutaj odtwarzanie wszystkiego bądź losowo. No i w przypadku gatunków będzie tak samo, tylko że tutaj nie mam plików, które zawierają tagi z gatunkami. No, jak wybierzemy sobie jakąś utwór z kompa, jak widzicie, mamy tutaj te cztery pliki, które zgrałem przez USB i będzie działało. Ściszone jest chyba. Albo rejestrowanie ekranu nie rejestruje dźwięku. No to wychodzi. Nie rejestruje systemu. System blokuje dźwięk, jak jest włączony nagrywanie ekranu. Ale uwierzcie mi, że to działa. Bo sprawdzałem. Albo końcówka utworu. Czekajcie. O. Dzień. No chyba tak, na to wychodzi, że biegę tutaj, klikam na wycisz, ściszanie, to nie idzie nawet regulować głośności, to jest przewijanie, jak jest pauza, a jak jest play, nie, no głośność, po prostu prawdopodobnie system blokuje odtwarzanie dźwięku podczas nagrywania ekranu. Więc musicie mi uwierzyć, że te MP3 działają. Dobra, nie przedłużam, co my tu mamy? Okładkę płyty, jeżeli jest w tagach ID3, tytuł, nazwa pliku, pasek czy odtwarzania, głośność, pauza do tyłu, do przodu, ten taki dymek to jest osoba odtwarzanie chyba. Nie wiem, bo jest to nieaktywne. Dalej mamy AirPlay, czyli możliwość odtwarzania przez AirPlay. Przyciszę ten mój amplituner, żeby nie było za głośno. Klikniemy teraz głośnik.
i po prostu to jest kastowanie. W Androidzie to się nazywa Chromecast, a w iOS to się nazywa AirPlay. Ale to jest dokładnie to samo. No, technologia to nie jest ta sama, ale na tym samym, tej samej zasadzie polegająca. Jak widzicie, moja Yamaha RN402D, mój amplituner obsługuje AirPlay, więc możemy sobie wybrać go tutaj. Jakbym miał jeszcze pod telewizor w salonie podłączoną Apple TV, to bym taki boxa od Apple, to bym miał jeszcze tutaj tego Apple TV dostępnego. Jak wybiorę teraz Yamaha, to się podłączy i będzie działało, nie? Powinno bynajmniej działać. Zobaczę, wejdę teraz w aplikację od Yamahy i zobaczymy. Jakie tu źródło się włączyło? Optical, no właśnie, to nie to co trzeba. Czekajcie. Nie to. Się znaleźć AirPlay tutaj. O, jest AirPlay, proszę. Nie chcę konta, wspomnij później. Wiecie co, podjadę na chwilę z pilotem do amplitunera, będziecie mnie głosić trochę ciszej słyszeć. Bo muszę zobaczyć, możliwe, że nagrywanie ekranu blokuje odtwarzanie dźwięku z systemu, co jest według mnie trochę głupotą. Ale w przypadku iOS, ale no, muszę sprawdzić. Tak, jest włączony AirPlay. I głośność też jest ustawiona do prawidłowo. Kolumny A są włączone, więc powinno być dobrze. Ale nagrywanie ekranu brakuje odtwarzanie dźwięku z systemu, co jest trochę według mnie dziwne. Ale tak widocznie play. No to wychodzi, dobra. To wyłączymy to. Przejdziemy sobie na... Czyli po prostu o to, co ma być pierwotnie, nie? Dobra, co dalej? Co jeszcze tym odtwarzacz oferuje? Ta ikonka trzecia na dole to jest wyświetlenie odtworzonej danej playlisty albumu bądź listy danego wykonawcy, listy danego gatunku i tak dalej, nie? Przydatne, jak macie bardzo dużo plików. Ja tutaj tylko 4 wygrałem, więc tutaj to bardzo nie pokażę. Bo więcej nie mam pobranych z NCS-a. I tą listę możesz sobie edytować, przenosić te utwory, nie? Otworzyć losowo, powtarzać. Tu do góry menu mamy takie jak usuwanie utworów z biblioteki, czyli z pamięci telefonu. Dodawanie do playlisty innej, SharePlay. Co to jest SharePlay? SharePlay to jest share, po angielsku współdzielić. Tak, udostępnić. Share, nie? Czyli to jest udostępnienie do innego iPhone'a, z tego co wiem. Jak sobie na to klikniesz, to będziesz mógł w otoczeniu wybrać w sieci lokalnej. O! Rozkręć imprezę muzyczną. Ja wam to przeczytam, bo to jest bardzo fajne. Wypróbuj Apple Music bezpłatną reklamę. Oczywiście to może nie o to chodzi. To może SharePlay działa, jak wykupisz Apple Music. Ale to jest udostępnianie, przekazywanie do innych urządzeń. Z iOS. Może nawet wspomniane o tym, co to jest. Zaraz zobaczymy. Wypróbuj Apple Music bezpłatnie przez miesiąc i użyj funkcji SharePlay, aby słuchać muzyki razem ze znajomymi w czasie rzeczywistym. No dobrze mówię, to czyli dobrze mówiłem.
wybierać spośród ponad 75 milionów utworów. Tak, ja wiem. Ja mam jeden użytkownik, pewien Kacper, mi mówił, żeby nagrywać filmy o EPK Arcade i Apple Music, ale o tym nie będzie filmów. Dlaczego? Bo ja już używam Spotify'a, w którym mamy 40 milionów utworów. I jeszcze do tego mam tak dodatkowo YouTube Music, czyli którego tak na dobrą sprawę nie potrzebuję, ale kupiłem YouTube'a Premium, żeby się pozbyć reklam. Dlatego mam, nie? No. Także już Apple'owskiej muzyki już nie kupię, bo po co? Dla mnie to jest bez sensu. Pokaż album, czyli wyświetlenie odtwarzanego albumu. Kocham to, czyli polubienie. I sugeruj mniej podobnych. To jest bardzo fajne. Zwłaszcza jak używasz właśnie Apple Music. To jest tak zwany genius. To chodzi o to, że algorytmy ci dobierają bardzo podobne utwory. To się nazywa genius. Jak to teraz kliknie, że kocham to, o, to teraz widzicie, pokochałem i teraz algorytmy Apple wiedzą, że to mi się podoba. Więc będą jak włączać osoby o stworzenie, to będą częściej to proponować. W przypadku lokalnej muzyki, a w przypadku muzyki online, czyli takiej właśnie jak Apple Music, to będzie możliwe takie proponowanie nowych utworów. Usunę pokochanie i zrezygnowałem z pokochania. Nie sugeruję mniej podobnych, czyli dislike. No. I tak widzicie, wygląda odtwarzanie muzyki lokalnej, MP3-ek na iOS, nie? Jeszcze nie wiem, co ta ikonka znaczy, ta po lewej. To jest jakieś komentowanie chyba. To działa może w Apple Music. Jak ktoś wie, to niech mi napisze w komentarzu. Chętnie prosiłbym was, moi subskrybenci, moi widzowie, o więcej komentarzy takich, co jak coś wiecie. A ja nie wiem o czymś, nie? To żebyście się ze mną dzielili tym. Bo to tak jak ja wam coś pokazuję, nie? No właśnie, żeby to w drugą stronę też działało. To by dobrze było, bo byście udostępnili to mnie i innym. A o to tu chodzi. Dobra, no i tak widzicie, wygląda odtwarzanie. Tu mamy to menu i tu mamy jeszcze, mamy tutaj to polubienie i ten wyświetlanie albumu i to wszystko. Dobra. Coś jeszcze? No. Z takim utworem mamy jeszcze takie opcje, w widoku playlisty. Usuwanie z playlisty, z telefonu, dodawanie do innej playlisty jako następny w kolejce, odtwarzanie na końcu, udostępnienie do innego iPhone'a w sieci lokalnej, pokaż album. Ojejku, co zrobiłem? Do kolejki dodałem. No to nic, to trudno. Chciałem zamknąć to menu. Dobra, i teraz zapytacie jeszcze pewnie, gdzie jest kolejka. Kolejka jest tu. To jest kolejka. Czyli widok, a teraz odtwarzane i ta trzecia ikonka na dole. To jest to, co mówiłem, że to jest widok listy, albumu i tak dalej. To jest kolejka. Dobra. I co jeszcze? No nic. Tu mamy do góry, ale przerwałem, no witam was z powrotem. Tu jeszcze mamy menu jakieś. Mamy edycję. Co ta edycja robi? Aha, możemy usuwać sobie z playlisty i przestawić te utwory. I zmienić nazwę chyba. Opisać, no i tu możemy chyba zmienić nazwę, no dokładnie. I tam jeszcze mamy opcję dodawania nowej muzyki do danej playlisty. Usuwanie z biblioteki danej playlisty,
czy tam albumu, zależy co włączy właśnie. Dodawanie do innej playlisty jako następny do SharePlay i tak dalej. Ale SharePlay to jest bardzo fajne, podobno. SharePlay to... Ale to chyba działa tylko w odrębie, mówię wam. Apple Music. Szkoda, że to nie działa w przypadku muzyki lokalnej, nie? Bo byłoby to też niezłe. No ale widocznie nie działa to z muzyką lokalną. Dobra. No i tu mamy po lewej stronie na dole odtwórz, to jest po prostu reklamy music. Radio, to jest bardzo fajna rzecz, bo to jest radio. Tu mamy stacje różne radiowe. Music One, to stacje radiowe są darmowe. Ja je pokazywałem wam na Androidzie. No, tylko na Androidzie. Tak, 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 bo Apple Music jest na Androida. To jest naprawdę szacun. Apple TV też jest na Androida, ale Apple iCloud już nie. To jest naprawdę głupie podejście, żeby chmury nie udostępnić multiplatformowo. Na Windowsa jest, ale już na Androida już nie zrobię. Ale może to już tak, nie? No to jest takie, naprawdę, takie podejście mi się nie podoba. Biblioteka to tutaj właśnie wam pokazywałem przed chwilą i szukajka. Szukajka przeszukuje nam lokalną muzykę i Apple Music. Ale na temat Apple Music się już wcale nie wypowiem, bo nawet trajala nie będę włączał, bo potem... Bo próbowałem, ale żeby uruchomić trajala, to trzeba kupić... To podać im kartę płatniczą, bo będę go naprawdę nie robić. Bo zapomnę i będą mi ściągać, nie? No więc, a po drugie jest mi to niepotrzebne. Więc no właśnie, tego nie chcę. Bo już mam inne usługi tego typu. To tak jakbyś chciał, nie wiem, używał sobie Netflixa i bym ja jeszcze kupował inną usługę VOD. No w tym przypadku to może ma to większy sens w przypadku usług VOD, bo filmów wszędzie wszystkich nie ma, a muzyka inaczej działa. Nie? Netflixa i Disney Plus można sobie kupić jedno to i to, bo to ma większy sens. Ale Spotify i Deezer, czy Spotify i Tidal, to nie będzie ma sens. Raczej nie, mi się wydaje. No właśnie, zwłaszcza, no chyba, że byłaby ta usługa na wyłączność. Na przykład Apple Music by był tylko w iOS. Nie? To tak, no to też by nie miało za bardzo sensu, naprawdę. Dobra, przejdźmy jeszcze do ustaw, bo tu mamy ikonkę awatara. Tu możemy sobie przejść do ustawień konta Apple. Ale przejdźmy do ustawień tego odtwarzacza. Zobaczymy, czy coś tam jeszcze jest. Nie? Wejdźmy do ustawień systemu i szukamy muzyka. Muzyka. I co my to możemy zrobić? Dane sieci komórkowej możemy odtwarzanie Apple Music włączyć na LTE. Pokaż Apple Music, możemy to wyłączyć. Jak nie będziesz chciał kupować Apple Music, to wtedy będzie działała muzyka lokalna. Ja tak teraz zrobiłem, bo ja Apple Music nie chcę, naprawdę. Dołączyć do Apple Music to jest właśnie kupywanie tego. Pokaż wszystkie zakupy. To możemy ukryć bądź pokazać zakupy z iTunes Store'a. Ale pamiętajcie, że iTunes Store a Apple Music to nie jest to samo. iTunes Store to jest muzyka na własność. To kupujesz sobie na przykład album i go już masz na swoją własność. A takie Apple Music to jest usługa streamingowa, jak Spotify. Dalej mamy strumieniuj sieć, przez sieć komórkową, jaką jakość, ja polecam jakość wysoką. Equalizer. Mamy, zobaczymy, jeszcze nie wiem, czy działa to z muzyką lokalną. Musiałbym słuchawki założyć, albo na Apple sprawdzić. To wam powiem, ale to mamy. Napiszę w komentarzu. Więcej pokazu, mamy różne equalizery do dyspozycji. Szkoda, że własnego nie ma, nie?
recytacje, rock, tryb nocny, więcej soprano, więcej basu, na różne efekty tu mamy, do pobawienia się, wyrównywanie dźwięku, to jest tak zwana normalizacja. O, nie trafiłem chyba, czekajcie. Wyrównywanie dźwięku, to jest tak zwana normalizacja. I teraz wam wyjaśnię, o co chodzi z normalizowaniem. Jak ja nagrywam wam filmy na YouTube'a, to ja sobie ścieżkę audio w tym filmach normalizuję też, żeby ten dźwięk był równy. I o co tu chodzi? Normalizacja polega na tym, że głośno jest jakiś tam poziom audio, jeden, tam do iluś i tyle. I potem, jak na przykład jest, coś mówi się, na przykład nagle w tle jest jakiś huk, trzask, to ten głośny huk jest ściszany tak, żeby było równo, żeby nie było takiego diametralnej różnicy. Podobnie ciche dźwięki są podgłaszane, żeby było równo, żeby było cały czas tak samo. W skrócie mówiąc, to jest tak zwana normalizacja, po angielsku normalize. Jeżeli taką opcję mamy, to sobie jej używajcie. Pobrana muzyka, tu mamy liczbę zajętego miejsca, no pobrana, no wgrana przez komputer, nie? Pobieraj przez sieć komórkową, możemy włączyć pobieranie przez LTE. Pobieranie automatyczne, oczywiście nie włączamy, ja tego z takiego również nie lubię i wam tego nie polecam. Miejcie nad tym, co się dzieje na waszym telefonie, kontrolę. Wy sobie stukajcie na szkło, a nie żeby ktoś się tam coś wam automatycznie robiło, nie? Ja tego naprawdę nie lubię. Animowane grafiki to działa tylko w przypadku Apple Music. Grafiki playlist albumów, stron wykonawców i inne będą odtwarzane automatycznie. No, te takie gify, tego wam nie pokażę, bo nie mam Apple Music właśnie. I Apple ID. To mamy wyświetlone nasze Apple ID. Kolekcja domowa. Kolekcja domowa to jest tak zwany home collect, chyba od angielskiego. To jest takie coś, że jak mamy chmurę rodzinną od Apple, to możemy udostępnić tą naszą kolekcję członkom rodziny. To jest też bardzo fajna sprawa. No, jeszcze tylko tam wyrównywanie dźwięku bym musiał wam sprawdzić, nie? I equalizer, czy działa z muzyką lokalną. Ale nie sądzę, że nie. Nie? Jak będę wiedział, to wam napiszę w komentarzu. Albo w opisie filmu. Nie? Także spoko. Dobra, to byłoby tyle, bo temat wyczerpałem. Całą aplikację wam pokazałem, powierzchnię. Tyle co mogłem, to pokazałem, nie? Jak wgrać taką MP3 i jak sobie odtwarzać takie MP3 na iOS, jak sobie nimi tam zarządzać, nie? I pokrótce tą aplikację muzyka wam pokazałem. No. Ja wiem, MP3 wychodzą troszkę już z życia, zastępuje je streaming. Ja to rozumiem, ja się z tym zgadzam. Ale ja też tak robię, już nie używam MP3 za bardzo, tylko właśnie usług streamingowych. Spotify, YouTube Music i radia internetowego. No ale różne gusta, różne potrzeby, różni ludzie, więc postanowiłem zrobić, nie? Może się komuś to przydać. Zwłaszcza jak mamy, bo MP3 nie musi to być muzyka. Może to być audiobook, może to być podcast. Może to być jakiś wykład, może to być cokolwiek, co zabiera dźwięk. Także to MP3 to nie jest koniecznie wyłącznie muzyka. Jakby ktoś potrzebował zgrać jakąś MP3 na iPhone'a i by nie wiedział, to sobie znajdzie mój materiał, jak tego używać, nie? To jest naprawdę dobry pomysł. Dobra, żegnam się z wami. Cześć.
taki mały update, wiecie, bo sprawdziłem, że będę pisał komentarza, nie? Sprawdziłem ten equalizer. Na AirPlay, na Bluetooth działa, na AirPlay działa i na głośniku iPhone'a działa. Czyli na muzyce lokalnej, czyli nie działa to tylko z Apple Music, z obydwójkami też to działa. I normalizacja też działa. Normalizację to sobie włączcie, bo normalizacja to wam pomoże, jak macie muzykę z różnych źródeł. Żeby nie było tego już takiego, że kompletujecie album jakiś i ściągacie jakieś, albo po prostu macie różne płyty CD z utworami, na które składa się album. Mam nadzieję, że rozumiesz. I one są inaczej nagrane, te płyty CD. Jak będziesz dał jeden utwór głośniejszy, drugi cichszy, bo taką sytuację na pewno doznałeś. I jak aktywujesz wyrównywanie dźwięku, czy tę normalizację, jak to się tam nazywało, nie? Zresztą zaraz zobaczymy. Tak, wyrównaj dźwięk. To sobie to aktywuj, nie miej tego wyłączonego, bo to jak jest głośniej od poprzedniego, to podciszy ci, a jak jest ciszej od poprzedniego, to podgłośni ci muzykę, żeby po prostu było równo. I to się fachowo normalizacja nazywa. Jak ja nagrywam wam filmy na YouTube'a, to też normalizuję ścieżkę dźwiękową, zwłaszcza jak nagrywam najpierw komputer, a potem telefon, żeby po prostu były równo, bo to różne mikrofony są i różne źródła, nie? No, teraz na pewno strzeliłeś, o co chodzi. Cześć.